Identyfikator podmiotu SCP-1002. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie obiekty powiązane z instancjami SCP-1002 muszą być zabezpieczone w intensywnie oświetlonej komorze o wymiarach 6x6 metrów. SCP-1002-6 musi być zabezpieczony w odpowiednio wymiarowanym hangarze. W promieniu do 10 metrów od komory przechowawczej lub hangaru nie mogą znaleźć się żadni pracownicy klasy D, ani pracownicy związani z procedurą comiesięcznej terminacji pracowników klasy D. Wszelkie interakcje z instancjami SCP-1002 muszą być dokonywane za pomocą zrobotyzowanego drona. Komora przechowawcza SCP-1002 musi być strzeżona przez 3 pracowników ochrony, którzy jeszcze nikogo nie zabili w okolicznościach bojowych. Ta sama zasada dotyczy hangaru przechowawczego SCP-1002-6. Opis. SCP-1002 to anomalny cień 6 obiektów obecnie przechowywanych przez Fundację. Każdy obiekt rzuca cień humanoida ubranego w mundur Stróża Prawa. Obiektami powiązanymi z SCP-1002, które się obecnie przechowuje, są SCP-1002-1 – zegar stojący, rzucający cień średniowiecznego rycerza. SCP-1002-2 – niewielkich rozmiarów słupek, rzuca cień funkcjonariusza PD. SCP-1002-3 – większych rozmiarów drukarka, rzuca cień rzymskiego legionisty. SCP-1002-4 – gołąb, rzuca cień funkcjonariusza policji. SCP-1002-5 – nóż kuchenny, rzuca cień pracownika ochrony z kasyna. SCP-1002-6, Boeing 737, rzuca cień funkcjonariusza SWAT. Obiekty powiązane z SCP-1002 nie przejawią innych właściwości anomalnych niż rzucenie niewłaściwego im cienia. SCP-1002 powiązane z obiektami pozostają bezczynne do momentu, aż osoba, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy popełniła czyn społecznie uznawany za niezgodny z prawem, znajdzie się w promieniu do 10 metrów od obiektu, który rzuca cień. Jeżeli tak się stanie, instancja SCP-1002 osiągnie stan aktywny i dokona manifestacji w formie cienistej sylwetki humanoida, podobnego do tego ze stanu bezczynnego. SCP-1002 będzie następnie usiłować ścigać ową osobę. Instancje SCP-1002 demonstrują wysoką sprawność i wydają się śledzić swoje cele przez ściany. Jeżeli ścigana osoba znajdzie się co najmniej 10 metrów od instancji SCP-1002, ta ponownie osiągnie stan bezczynny przy swoim obiekcie. Jeżeli osoba zostanie złapana przez manifestację, dozna fizycznej kary proporcjonalnej do popełnionej przez tę osobę zbrodni. Pomimo wagi fizycznej kary, osoba pozostanie żywa i świadoma do czasu przeniesienia jej o 10 metrów od manifestacji. Przez wnikliwe badania naukowcy odkryli kary połączone z następującymi zbrodniami. Wykroczenie, na przykład zaśmiecanie itd., amputacja palców. Kradzież sklepowa, nieśmiercionośna amputacja palców, języka i oczu. Włamanie, nieśmiercionośna amputacja dłoni, uszu, języka i oczu. Napad, nieśmiercionośne ciężkie uszkodzenie nóg, amputacja dłoni, uszu, języka i oczu. Morderstwo, nieśmiercionośna amputacja rąk, nóg, uszu, języka i oczu. Masowe morderstwo. Nieśmiercionośna amputacja rąk, nóg, uszu, języka i oczu. Ofiara została następnie poćwiartowana i zawieszona u sufitu komory testowej na swoich narządach wewnętrznych. Rejestrowano poruszanie się ofiary przez 2 minuty, po których została usunięta z komory przez pracowników ochrony.